No dobra, dzisiaj będzie z cyklu jak to jest zrobione, ponieważ końcówka już jest naprawiona. Były dwa oporniki. Odkurzenie przy okazji, bo kłęby kurzu, ja wam tylko pokażę teraz tak. To jest T-Amp D3400. To ma dwa razy chyba 1200 coś, czy jakoś tak. Nawet nie wnikałem. Można sobie znaleźć i wygooglować. To jest D3400 MK2. Przyczyną w ogóle tej naprawy to było coś takiego, że jak dochodzę do klipa na wejściu, to wyłącza mi się, wrzuca się protekt bez zadziałania temperatury. Tu mamy czujnik temperatury. Dwa czujniki są dodatkowo na modułach. Ja za chwilę wam pokażę, jak te moduły wyglądają. To są dwa w klasie D moduły. Cała przyczyna, jak zwykle, w zasilaczu. No i z zasilaczami w końcówkach w klasie D praktycznie od tego trzeba zaczynać jakokolwiek naprawę. Tu akurat układ pomiarowy leżał, czyli tutaj mamy układ pomiarowy całkowicie. Tu mamy czujnik temperatury, który idzie tu na płytkę. Tu mamy w tym miejscu, nie wiem czy widać, mamy komparator, który steruje nam układ, znaczy to wysyła układ pomiarowy, stąd się zaczyna protek. On tutaj mierzy temperaturę, mierzy napięcie na wyjściu, tu już na wyjściu zasilacza. Tu mamy cały zasilacz, tu mamy filtry do zasilacza i stąd już mamy wyjście do zasilacza. Tu mamy układ opampów wejścia, czyli mamy tak jakby DSP, tylko że tutaj tu nie ma, to jest klasyk, tu nie ma żadnego DSP, mamy tylko preampy. Wejście jest tu. Tu mamy crossa do płyty głównej. Płyta główna jest pod spodem, na tym leżą dwa moduły. Tu mamy dojście do właśnie do opampów. Z opampów tym przewodem na jeden, na drugi kanał i na filtry. Filtry wyjściowe. I z tych filtrów wyjściowych już się rozchodzimy na XLR, na spikony. Taka tam konstrukcja jak konstrukcja. Tu mamy cały moduł zasilacza tutaj. Całe sterowanie zasilacza, czyli wszystkie PWM-y, które są potrzebne na wytworzenie napięcia w zasilaczu. Główny termistor właśnie siedzi tutaj na zasilaczu. No i od tego trzeba zacząć. Jeśli zasilacz daje mniejszą moc, to widzieliście, aha, właśnie te MC kwadraty czekają na transformatory. Leżą sobie spokojnie, będą dalsze odcinki. Tam pisaliście pod ostatnim właśnie filmem, że to układ właśnie ten rezystorów pomiarowy, sprawdziłem te rezystory pomiarowe, wszystko jest ok. Tam perfidnie, jak zgasiłem światło w warsztacie, to waliła iskra z transformatora. To i tak dobrze, że jeszcze te tranzystory to wytrzymały, nie? Także to na 100% jestem pewien, że to są trafa, także już nie mam na czym o czym do... Poza tym producent, znaczy w sumie nie producent, tylko firma w Niemczech będzie zamawiać od producenta, bo te transformatory są po prostu, no trzeba to ściągnąć aż od producenta, poza tym, że MC kwadraty już zostały wycofane z produkcji, ale zasilacze do wszystkich końcówek mocy były te same. Także obojętnie jaka końcówka mocy, to zasilacz miała ten sam, nie? Tylko różniła się końcem mocy, jeśli chodzi o MC kwadraty. A tutaj ten T-Amp, są trzy końcówki mocy identyczne, tutaj leżą. Jedna jest ubita, będziemy dalej rzeźbić, ale to w następnych może tam odcinkach, a może nawet nie.
co, przetestujemy ją sobie do klipa i sprawdzimy, czy wentylatory zadziałają tak jak powinny. Ja tutaj mam jeszcze sobie taki dodatkowy wentylator od jakiegoś tam peceta, żeby to schłodzić, ponieważ obudowa, jak jest otwarta, to nie mamy pełnego obiegu powietrza, strumienia powietrza, nie? Także dodatkowo się wspomożemy sobie wiatraczkiem, ale to dopiero jak się nagrzeje. Przetestujmy sobie kanał A, potem kanał B. Ja testuję pojedynczo, akurat tak mam, nie? W pełni przetestujemy końcóweczkę pod głośnikami. Muszę zrobić drugą podstawkę do takiego opornika. Mam opornik, ale nie mam podstawki, a tu mi po prostu on się piecze, nie? I to tak. Generator włączony, 470 Hz. Także tak łowię na akustycznie. Zgasły protekty i jedziemy. On sam z siebie gra, nie? Znaczy grają filtry. No. Dobra, mamy klipa. Mamy klipa, temperatura jeszcze się nie świeci. Podgrzejmy go sobie tak, żeby się zaczęły działać wentylatory, nie? Chociaż ja tu mam klimę teraz włączoną, to tak dosyć chłodno tu mam. Coś około 20 tam paru stopni, 21, tak? 20 stopni i połowę, no. Grzejemy. Nie tyle końcowa mocy będzie się grzała, co zasilacz, nie? No zaraz się powinno włączyć. Rozgrzejemy jeden kanał, później rozgrzejemy drugi kanał. Dawaj go na maksa, o, na klipie wali tam Chester w tej chwili. Opornik dymi. No. Klip się świeci, temperatura się zaświeciła. Zaraz powinien wiatraki włączyć. Nie, rozpali mi ten opornik. Trochę za mały. Trochę zmniejszę mu mocy. Mamy klipa. Ogrzeje się. Temperatura już miga. Zaraz włączy wiatraki. I tak zależny jest wentylacja od opornik dymi. O, już wiatraki włączyło. Możemy sobie to zmniejszyć, bo opornik się jara. Izolacja od opornika się jara. Wiatraki włączyło, słuchajcie, ale to w tej chwili nie wychłodzi tego. Możemy dalej dawać to do klipa. Słychać, jak wiatraki przyspieszają, nie? Dobra, to teraz tak, od razu ściszmy jeden, drugi kanał i przełączmy go na drugi, bo to gorące. Podgrzejmy jeszcze bardziej tę przetwornicę na drugim kanale, nie? Trzeba było obciążenie przygotować przed filmem podwójne. Dobra, drugi kanał. Mamy klipa, się świeci klip. O, na maksa.
Wiatraki się rozpędzają. Przetwornica letnia. Nie mamy pełnego ciągu w tej chwili przez przetwornicę, więc może zaczniemy ją studzić. Zasilacz. Trochę ją wychłodzimy, bo wiatraki nabierają prędkości, taki dych, a ona nie ma tak przepływu, nie? Już zwalnia wiatrak, no bo zacząłem chłodzić termin. I już stanęły wiatraki. Nie będziemy jej katować bez obudowy. Słuchajcie, zaraz się powinny same wiatraki włączyć, bo już przetwornica jest rozgrzana. Aby nie nadmiernie. Wszystkie cztery wentylatory zapracowały, także one były po prostu zabite kurzem. I to tak konkretnie było zabite kurzem, także jest po przeglądzie wzmacniaczyk. Słychać jak piszczy z generatora, nie? Zaraz się włączy z powrotem, bo to nie jest tak, że ja to wychłodziłem do końca. Ale można trzymać, słuchajcie, to nie jest jeszcze, nie ma tragedii, nie? O, już termin łapie, gotowy do działania. Biutka się zapaliła, zgasła. Oczywiście ona teraz cały czas pracuje, nie? Można sobie do... O! Wentylatory poszły. I teraz tak. Zamkniemy to i przetestujemy ją potem na kolumnach. Niech sobie gra przez pół dnia, tylko to też nie będzie za głośno, ale przynajmniej sprawdzimy wydolność tej przetwornicy, nie? Dobra. Jakieś tam polskie radio 20, te, co ja gadam, ten. No, lato z radiem se puszczę, a co? Na całe osiedle. Dobra, gdzie jest teraz tak? Osłona przetwornicy. Jeśli by miał. Aha, żeby nie być gołosłownym, nie przeciągać z tym skręcaniem, słuchajcie, to pokażę, jak wygląda ten moduł tego wzmacniacza, ponieważ tutaj mam wybrany. To są takie same końcówki mocy. Tu już zacząłem ją, znaczy to nie tyle ja, co kolega, odrywać tą izolację, żeby się dobrać do elementów, nie? Ponieważ to wszystko jest zalane takim glutem. Tutaj dalej to jest filtr, także tutaj nie ma sensu rozbierać, skrobać. Końcówka jak końcówka. No cóż, mamy 4, raz, dwa, trzy, 4 tranzystory mocy. To są akurat MOSFETy pracująca w klasie D, mamy filtr. Z tego co mi tutaj podpowiedział Patrycjusz, to w jednej końcówce był rdzeń pęknięty, a tylko z tego powodu doszedł do tego, że przez termowizję, że pół rdzenia się nagrzewało i się kończyło, nie? Że się nie nagrzewał cały. No cóż, będziemy później sprawdzać, testować tą końcówkę, co ją boli, bo tutaj z tego, to jest no tak zagęszczony po prostu druk na takie moce, które ona tutaj musi przerobić, no to powiem wam, że nikt tego u nas nie naprawia. Takie końcówki mocy się po prostu wymienia w całości jako moduł, nie? No ale cóż. 4, 8 tranzystorów, sorry, raz, dwa, trzy, cztery i tutaj raz, dwa, trzy, cztery, one są od spodu przykręcone, nie?
Czyli mamy 8 sztuk tranzystorów MOSFET. Na czym to jest w ogóle zrobione? Na IRS-21 bodajże. Muszę włączyć sobie światełko. Mocniejsze. Tak, tak jak mówiłem, IRS. No tyle to widzę, a reszta to już oślepłem, cholera. Trzeba będzie wziąć mikroskop w niedługim czasie już do użytku. 2010, czyli standardowe sterowniki. Kiedyś pamiętam, jakąś samoróbkę robiłem na tym IR2010. No, oczywiście miała mieć 500 watów, a wyszło z niej chyba 80, a 300 się spaliła. No, ten moduł powinien mieć 1500 kW gdzieś. No, 1500, 1700 watów. Wszystko zależy od zasilania. Dobra, skręcam, podłączam i biorę się za kolejną. Kolejne takie same uszkodzenie. Wyłącza się, zanim dojdzie do limitu. Dobra, pozdrawiam, do następnych odcinków. To takie szybkie filmiki. Następny filmik za 2 dni. Jak się uporam z tymi końcówkami. Po prostu te filmiki, ja nie chcę ich ciąć, nie chcę ich obrabiać, bo to nie ma czasu na takie rzeczy. I ja wiem, że tam robią fajne, super tego, eleganckie filmy, kurde, pod publikę, tutaj to zrobił, to działa, to zadziałało. Tak. Wszystko wiem, a tak naprawdę, jak zaczynasz, czym bardziej się zagłębiasz, tym bardziej człowiek zaczyna rozumieć, że gówno wie, nie? Dopiero lata praktyki przynoszą cokolwiek. No, klasa D to tak jak falowniki, no, tylko tyle, że jednofazowe. Dobra, pozdrawiam. Do następnych odcinków.